Idąc na studia, na pewno zastanawiasz się, gdzie potencjalnie po swoim kierunku będziesz mógł pracować. Czy to będzie duże korpo, wielka firma przemysłowa, czy też szpital, albo może uczelnia. A czy zastanawiałeś się, czy nie dałoby się założyć własnej działalności gospodarczej, własnej firmy i zarabiać tylko dla siebie? I to już w trakcie studiów? W dzisiejszej rozmowie z przedsiębiorcą, absolwentem fizyki technicznej, mechatroniki, twórcą takich marek jak Amazing Design, Cold Road, powtórka z polskiego.pl czy dodatkowy dochód, porozmawiamy o tym, co zrobić, aby jak najefektywniej wykorzystać czas w trakcie studiowania. Dodatkowo dowiesz się też, czy można zostać programistą, nie studiując informatyki. Ile taki programista może zarabiać i jak to sprawdzić oraz dlaczego warto studiować kierunki ścisłe, w tym też fizykę. Zainteresowany? Zapraszam na film. Słuchaj Mateusz, z Tobą mam taki pewien mały problem, bo nie wiem, no tak naprawdę do jakiej kategorii Ciebie wrzucić. Czy Ty jesteś programistą, informatykiem, fizykiem, mechatronikiem, nauczycielem, coachem, prezesem, biznesmenem, sprzedawcą, żeglarzem? Tak naprawdę wszystkie te określenia do Ciebie pasują. Z czym Ty najbardziej się utożsamiasz? Tak, to prawda, wszystkie pasują, aczkolwiek zdecydowanie najbardziej utożsamiam się zawodowo z byciem programistą, bardziej niż z byciem biznesmenem, którym co prawda też jestem, a jeśli chodzi o czas wolny i rozrywkę, to nie wyobrażam sobie roku, żebym nie pojechał żeglować. Jednakże raczej będziemy o tym pierwszym dyskutować niż o żaglach, choć szkoda. Możemy o żaglach, nie ma problemu, słuchaj. Żagle bardzo wiążą się z fizyką, o którą chciałbym Ciebie również spytać. Tak naprawdę, zresztą dzisiaj miałem już nawet okazję rozmawiać z jedną osobą i też wyszedł temat żagli. Nie wiem, czy to tak mają fizycy sami w sobie, że o żaglach lubią rozmawiać, no bo to takie trochę fizyczne, nie? Co by nie było. Zdecydowanie. Mało ludzi wie, że łódka nie jest pchana przez żagiel, tylko tak jak samolot na zasadzie wypukłości i różnicy ciśnień jest przez siłę wynikającą z różnicy ciśnień napędzana, a nie przez popychanie przez wiatr. Także to jest ciekawostka, ale nie zbaczając tematu, wróćmy. Może będzie okazja właśnie wybrać się na Mazury i to przetestować. Tak. tak jak za dawnych lat, bo rzeczywiście stąd też niekiedy się znamy, tak. Bo to dzięki Tobie pierwszy raz miałam okazję być na Mazurach z Tobą, z Markiem, z którym też akurat właśnie dzisiaj rozmawiałem, co by było śmiesznie i bardzo miło to wspominam. Rzeczywiście zaraziliście mnie taką pewną pasją do czegoś, co było dla mnie nieznane, a teraz po prostu uwielbiam. Jeżeli miałbym wybierać, czy mam pojechać w góry, nad morze, czy na Mazury, to zdecydowanie wybieram Mazurę. To jest po prostu top number one. Co super. No dobra, ale powiedziałeś, że najbardziej utożsamiasz się z programistą. Tak. Spoko, spoko. No to skąd te dwa kierunki, które sobie wybrałeś? Bo przecież studiowałeś zarówno i fizykę, jak i mechatronikę. To dlaczego nie informatykę? No otóż dlatego, że jeszcze te lata temu, jak zaczynaliśmy obaj studiować i rozpoczynaliśmy w ogóle swoje dorosłe życie, to programowanie kojarzyło się ze siedzeniem w ciemnej piwnicy. Nie specjalnie z tym, co jest w tym momencie lansowane przez branżę IT, gdzie firmy w tym momencie wyszły do pracowników, wyszły do programistów. Coraz ciężej jest w ograniczonej puli osób potrafiących dobrze programować, zaznaczam dobrze programować, nie początkujących, znaleźć właśnie osoby, które chcą pracować dla ciebie, a w tym momencie automatyzowane jest bezwzględnie wszystko. Samochody same jeżdżą, twoja pralka ma Wi-Fi, żarówki mają Wi-Fi, lodówki mają Wi-Fi. Szczególnie to u ciebie. Wszystko ma Wi-Fi. Moja pralka nie ma Wi-Fi, mam starą pralkę, ale moje żarówki mają Wi-Fi, tak. Żarówki i ten, nawet nie wiem, czy Wi-Fi ma twoje biurko. Biurko ma Bluetooth, niestety. Jest pozbawione bajerów, ma tylko Bluetooth. No tak, ale to takie zamiłowanie do technologicznych rzeczy, to może po tej mechatronice, prawda, jakoś mogło wyniknąć. No dobra, ale tak pociągnijmy ten temat. Informatyka, czego nie informatyka, czego to fizyka? Tak, akurat pierwszym moim wyborem była mechatronika, która obiecywała wedle ulotki, które uczelnia zapewniała, czy strony internetowej zapewniała połączenie informatyki, automatyki, robotyki i czegoś jeszcze i mechaniki. A że studiowałem na Politechnice Lubelskiej, gdzie mechatronika była na wydziale mechanicznym, no to sam się domyśl, czego było najwięcej. Najwięcej było mechaniki, a informatyki było bardzo mało. No i szczerze powiedziawszy, okazało się, że uczelnia reklamowała produkt troszeczkę w innym opakowaniu
niż był naprawdę, a fizyka skusiła mnie tym, że była kierunkiem zamawianym, a przy okazji studiowałem, uczyłem się fizyki, będąc w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, zdawałem maturę z fizyki, z matematyki również, aczkolwiek z fizyki mi znacznie lepiej poszła, a fizyka jest taka trochę bardziej namacalna, trochę mniej abstrakcyjna od matematyki, zawsze mi się podobała, a z drugiej strony, no właśnie z informatyką nie chciałem, pomimo, że programowałem naprawdę od młodych lat w podstawówce, zaczynałem programować, kiedy z bratem się jeszcze bawiłem przytulankami, dla których to zaprogramowałem bazę danych małą, bo moje przytulanki miały podatki, pracowały, rozliczały się finansowo, miały banki, własną walutę, etc., etc., ale w to już nie będziemy wchodzić, na pewno to mi pomogło na samym początku, jako mniej więcej 10-latkowi postawić pierwsze gdzieś kroki w świecie programowania i w ogóle takie zapadki sobie w umyśle poprzestawiać, żeby myśleć logicznie. No to jednak jak zaczynaliśmy studia, programowanie się źle po prostu kojarzyło z niskimi zarobkami, z siedzeniem przy komputerze, ze zmęczonym wzrokiem, z siedzeniem w piwnicy po ciemku, tak? Na pewno nie z tym, żeby gadać do ludzi, a bardzo lubiłem z ludźmi przebywać, komunikować się, poznawać nowych ludzi. Okazuje się, że to nie do końca prawda i w programowaniu w tym momencie, w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo jest porozumiewania się z ludźmi, bo wbrew pozorom... Porozumiewania się z ludźmi, to jednak nie jest to pisanie kodu, klepanie tego kodu. No właśnie nie. Właśnie tak na dobrą sprawę najmniej tego, co robisz, to piszesz kod. Bo zanim napiszesz kod, musisz w ogóle wiedzieć, co ma być napisane. A to zazwyczaj zleca ci ktoś, kto jest odpowiedzialny za biznes, albo jakaś osoba zatrudniona, jakiś analityk, etc., etc., gdzieś w większej firmie, jeśli nie bezpośrednio osoba, która zamawia u ciebie produkt. Musi ci wytłumaczyć, czego ona potrzebuje. Ty musisz jej jakoś to przełożyć, jak to można w ogóle zaprogramować. Następnie musisz oprzeć się na czymś, bo nikt nie wymyśla koła od nowa i zawsze zaglądamy gdzieś do jakiegoś kodu, który już ktoś napisał. To tak jak nowe samochody robi się na podstawie innych, na ramię innych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no bo to by zajęło mnóstwo czasu i pieniędzy. A dopiero następnie, jak już czytasz ten cały kod, uzgodnisz wszystko z klientami, dopiero masz zacząć programować i dopiero musisz się wgryźć i zacząć analizować kod, który jest napisany, gdzie, co, jak dopisać. I dopiero na samym ostatnim kroku jest pisanie własnego kodu, więc wbrew pozorom jest znacznie więcej czytania i gadania z ludźmi, niż tak naprawdę pisania tego kodu, ale wszędzie jest analityczne myślenie. Okej, to ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy, którą tu powiedziałeś, a nie wszyscy mogą wiedzieć. Powiedziałeś takie sformułowanie jak kierunek zamawiany. A tak. Okay. O co chodzi? Bo to w dzisiejszych czasach już wcale tak nie jest z tymi kierunkami zamawianymi. To mnie zdziwiłeś, bo myślałem, że to jest cały czas, ale w każdym razie ministerstwo wybierało kilka kierunków, które miały być przyszłością dla narodu i oferowało po prostu stypendia dla studentów. Akurat uczelnia, na którą poszedłem, UMCS w Lublinie, oferował właśnie taki kierunek na fizyce, konkretnie fizyce technicznej. Niestety oni, z tego co wiem, spóźnili się, bądź program unijny się spóźnił. Były jakieś biurokratyczne rzeczy, które wymusiły na uczelni przesunięcie terminu otwarcia rekrutacji bodajże na koniec sierpnia czy wrzesień. Stąd też był to drugi kierunek dla większości studentów, bo już dawno mieli swój pierwszy. I dla mnie tak samo. Czyli to było takie trochę podejście biznesowe, co tak by jest, nie było. Tak jest. Trochę ciekawości, a trochę jednak biznes, który już urodził się u ciebie od tych najmłodszych lat. Tak, we mnie wtedy zapadła taka kurczę, nie dość, że mogę studiować, coś, co jeszcze lubię, to jeszcze będą mi za to płacić, to ja się wyprowadzam z domu. I w wieku 19 lat mnie tam nie było. Postanowiłem się utrzymywać za stypendia, co nie było najmądrzejszym pomysłem, bo jednak mniej więcej 1000 zł na dwóch uczelniach skumulowane razem, rzecz jasna, nie było jedno stypendium na 1000 zł. Tak średnio starczy na utrzymanie się, ale dało radę. Ale fajna lekcja życiowa, której tak. Wielu osób na przykład dzisiejszego pokolenia tak naprawdę nie doświadczy, bo trochę jesteśmy tacy roszczeniowi, prawda? Ty jednak zrobiłeś coś innego. I moim zdaniem zawsze taki byłeś. Odkąd ciebie znam i pamiętam, to byłeś taką osobą, która robiła ten krok jeden przed wszystkim. I dążąc dalej, ty już jako student zacząłeś kręcić swoje pierwsze biznesy. Albo inaczej mówiąc, zacząłeś już, powiedzmy, zarabiać. Ja doskonale pamiętam, jak mnie zachęcałeś do tego, żeby zakładać konta bankowe. Tak. Że jak się założy konto, to wtedy ma się tam 50 zł, później się kogoś poleci, ma się kolejne 50 zł i tak dalej, i tak dalej. Mi się to wtedy wydawało naprawdę bardzo nierealne, że bank nie może tobie dać 50 zł za założenie konta. No, a jednak. No, a jednak tak było. Wiesz co, nie wierzyłem ci. Wtedy uwierzyłem dopiero, kiedy zaczął ze mną mieszkać jeszcze jeden mój znajomy, który robił zupełnie to samo, co ty. I wtedy ja też to zacząłem robić. I rzeczywiście to był taki fajny gratis pieniężny, który gdzieś tam zawsze wpływał do kieszeni. Ale ja tego nie wykminiłem. A ty już to robiłeś dużo wcześniej niż ja i niż, powiedzmy, większość osób. Czyli rzeczywiście pokazywałeś, że można w jakiś sposób taki dodatkowy dochód sobie generować. To nie był pewnie twój pierwszy pomysł z tego, co ogarniam. Ale zawsze, że tak powiem, to w tobie było dla mnie bardzo wartościowe. I
za to Cię podziwiam, zresztą podziwiam do dzisiaj. Skoro jesteś właścicielem dwóch firm, tak jakby, no to głowa tak. dobra. Przypomniałeś mi, że dodatkowy dochód to była nazwa mojej pierwszej firmy, która opierała się właśnie na sprzedaży i polecaniu kont bankowych. także nawet sam nie pamiętam, bo już dawno zmieniłem firmę na kolejną, teraz prowadzę spółkę. Wcześniej miałem jeszcze działalność gospodarczą właśnie jeszcze podczas studiów i to gdzieś mniej więcej w środku. Także no rzeczywiście tak było. Oprócz polecenia kont bankowych sprzedawałem naprawdę wszystko. Pewnie pamiętasz, jak sprzedawałem kosmetyki, perfumy, sprzedawałem też nieruchomości. Także skala tych rzeczy, którymi się parałem, żeby po prostu zarobić pieniądze, była naprawdę, spektrum w sumie było szerokie. No i robiłem to głównie dlatego, że tak na dobrą sprawę pieniądze poszedłem na te kierunki, które sam wybrałem i poczyniłem to świadomie i zastanawiałem się mniej więcej, co chcę w życiu robić, to i tak okazało się, że to nie do końca spełnia moje oczekiwania, a mało tego, cały czas żyłem w przeświadczeniu, że właśnie programowanie to jednak nie jest do końca dla mnie, skoro ja tak bardzo lubię ludzi. No i poszedłem do sprzedaży, no bo w sprzedaży trzeba się kontaktować z ludźmi, no jednakże koniec końców okazało się, że w sprzedaż jest bardzo powtarzalna. I dla mnie, jako osoby, która bardzo lubiła tworzyć nowe rzeczy, odkrywać nowe rzeczy, to jedyną fajną rzeczą w sprzedaży było to, że non-stop pracowało się z ludźmi, to z nowymi ludźmi, ale w kółko się sprzedawało podobne produkty w podobny sposób i trzeba było, jak się zamknie jakąś sprzedaż, co zrobić? Wziąć telefon i szukać nowego klienta, czyli w kółko to samo. Tu w programowaniu, jak w tym momencie pracuję, a mam firmę zajmującą się stricte programowaniem od będzie 5 lat za 2 miesiące, za 3 miesiące, więc już kawałek czasu musiałem de facto zmienić branżę, ponieważ na studiach jeszcze zająłem się sprzedażą i w sprzedaży spędziłem kilka lat, w międzyczasie skończyłem studia, oba kierunki, jeszcze trochę po studiach popracowałem i dopiero zacząłem się zastanawiać, kurczę, męczę się po prostu, nie rozwijam się, nie robię tego, co najbardziej lubiłem robić, czyli właśnie tworzenia rzeczy. Według mnie to jest coś, czego trzeba szukać, bo ogółem rzecz biorąc, tak w ogóle patrząc globalnie na świat, ludzie rozwijają się jako cywilizacja, bo tworzą rzeczy, które zostają. Jak twój dziad wybudował dom, tak potem ojciec z nim mieszkał, ojciec kupił drugi i teraz mamy dwa domy, tak? Mniej więcej. Tak samo jak człowiek wymyślił taśmową produkcję samochodów, teraz wszyscy mają samochody. Nie chodzi o to, że ten człowiek dla siebie stworzył samochód. De facto samochód został stworzony dla ludzkości i tak samo społeczeństwo się bogaci, tworząc rzeczy. Więc w ogóle każda praca dla mnie ma najwięcej wartości wtedy, kiedy powstają nowe rzeczy. A w programowaniu to jest podwójnie łatwe, dlatego w ogóle poszedłem w ten kierunek, bo nie potrzebujesz materiałów, potrzebujesz komputera, i potrafisz wytwarzać nowe wartości, które biznes potem kupi, jak i też dla użytkowników. Ile rzeczy zostało uproszczone poprzez aplikacje, które mamy na smartfonach, które mamy na komputerach i nie końca, nawet nie mówię o tych, których wykorzystujemy stricte w pracy, prawda? Więc no, naprawdę w programowaniu jest masę możliwości tworzenia nowych rzeczy, rozwijania siebie, a przy okazji rozwijania całego świata, patrząc globalnie, a patrząc lokalnie, za to, że produkujesz wartość i tworzysz nowe rzeczy, zawsze znajdzie się ktoś, kto zapłaci ci pieniądze. I o tym trzeba myśleć od samego początku, już tak. Właśnie na studiach. I bardzo ci się cieszę, że dajesz taką radę młodym osobom, taką trochę biznesową, ale może masz jeszcze jakąś, taką, co zrobić ty jako przedsiębiorca, jako biznesmen, co mógłby taki młody człowiek zrobić, albo co powinien robić w trakcie studiów, żeby rzeczywiście tego czasu nie stracić, no bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że studiami są różne, można je przestudiować i wyjść tylko z papierkiem i nic tak, z tego prawda. Tak naprawdę nie mieć, a warto by było jednak te 5 lat jakoś zainwestować w edukację, nie tylko wydaje mi się tą, która jest na uczelni, ale może też w jakąś inną, żeby rzeczywiście wyjść osobą lepszą, przygotowaną do tego trudnego świata, który później czeka, jeżeli ktoś już zaczyna pracować. Czy po pierwsze najważniejsze, że trzeba świadomie wybrać kierunek studiów. I no to może być taki... No dobra, świadomie to znaczy jak? No właśnie, jak? No, mówisz, to może być takie za bardzo ogólnie powiedziane. Otóż jak? Każda uczelnia, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale praktycznie każda uczelnia, nieważne czy państwowa, czy prywatna, będzie w was, czyli osoba, które dopiero dołączą do grona studentów, miało wymierną korzyść finansową. Bo studenci przecież uczelnie otrzymują albo dofinansowania z ministerstwa, albo po prostu wasze pieniądze z waszych czesnych, jeśli jesteście studentami tej uczelni. Więc
uczelnie, uwaga, sprzedają kierunki studiów. Sprzedają kierunki studiów, a więc część uczelni może nie do końca prawdziwie opisywać walory i zachwalać kierunek studiów, na który się wybieracie. W takim wypadku polecam sprawdzić. Najlepiej jak potraficie sprawdzić, czy kierunek studiów naprawdę będzie wam oferował to, co w ulotce czy na stronie internetowej jest napisane. Ja na tym się osobiście przejechałem i uważam, że właśnie na jednym z moich kierunków studiów było zdecydowanie za mało automatyki IT. Ja mam podobną historię. No właśnie. A jak to możecie sprawdzić? Możecie sprawdzić, bodajże Syllabus się nazywają te rozpiski, rozpiski programowe, ile godzin będzie przeznaczone na jaki przedmiot. To już da po prostu osobie, kandydatowi wiedzę. Tak. A po drugie, można po prostu fizycznie pójść na to uczelnię. Zazwyczaj nie będziecie studiować na drugim końcu świata, a nawet jeśli to można tam polecieć, pójść zapytać ludzi, którzy to studiują, żeby naprawdę się dowiedzieć, czy warto, bo poświęcicie lata życia, warto, żeby to była mądra decyzja. Tak, i dzięki temu, głównie też i po to powstaje, że tak powiem, ten kanał i ten filmik, gdzie dzisiaj możemy rozmawiać, tak aby każdy mógł zobaczyć, że studiując czy fizykę, czy tam może mechatronikę po części, można osiągnąć taki sukces, jaki ty osiągnąłeś i w tej chwili realizować się jako informatyk, niekoniecznie, jako programista, niekoniecznie studiując informatykę, bo to tak jest też możliwe. Czy można się nauczyć programowania, nie będąc po studiach informatycznych? Ty jesteś tego przykładem, że tak, można. Tak, chociaż można powiedzieć, że zarówno fizyka techniczna, chociaż trochę mniej, ale w szczególności mechatronika jest z tego grona kierunków powiązanych. A jak widać oferty pracy w programowaniu, to jest informatyka bądź kierunek powiązany. Zawsze jest tak napisane, jeśli już w ogóle pracodawca wymaga od nas jakiegokolwiek dyplomu z uczelni. Bo bardzo dużo pracodawców nie wymaga. Pracodawcy, tak, którzy wymagają dyplomu z uczelni, zazwyczaj są dużymi korporacjami, których korowy główny biznes nie leży w IT, tylko gdzieś obok, ale mają dział IT u siebie. Jeśli chodzi o to, czy warto studiować, to zdecydowanie warto studiować, ale powiem szerzej, nie informatykę, tylko po prostu kierunki techniczne. Bo kierunki techniczne, nieważne czy to jest fizyka, matematyka, mechanika, czy budowa maszyn, czy budownictwo, wszystkie te kierunki zagwarantują studiującemu po prostu naukę logicznego myślenia, naukę algorytmów, naukę tego, w jaki sposób liczby się liczy. No, dobrze wiemy, co się w życiu liczy. Liczby się liczy ogółem najczęściej. I to będzie po prostu z wami przez całe życie. To, jak wy robicie sobie podstawy. Ale nie jest to niezbędne studiowanie w ogóle, ani też informatyki, żeby zostać programistą, bo no, ja osobiście jestem samoukiem. Ja zacząłem uczyć się gdzieś tam w podstawówce z książek, potem jeszcze było trochę blogów, zanim jeszcze YouTube zaczął być popularny, potem z YouTube'a. De facto musiałem zmienić branżę też, bo ja zacząłem sprzedawać i związałem się z kierunkami nie do końca związanymi z informatyką, jak już mówiliśmy, a potem stwierdziłem, dobra, nie, jednak muszę wrócić do tego, co potrafię i robię, a mało tego, już jakieś zlecenia nawet za pieniądze robiłem jeszcze przed studiami, jeszcze w liceum. Co prawda bardzo drobne i pojedyncze, ale mimo wszystko i musiałem z powrotem zmienić tą branżę, a okazuje się, że no jednak w IT to po prostu ta wiedza się zmienia naprawdę częściej niż z roku na rok. Chyba najszybciej ze wszystkich. Tak, częściej niż z roku na rok, znacznie szybciej niż w sprzęcie, a sprzęt się zmienia znacznie. Sprzęt dobrze wiemy, że zmienia się bardzo szybko, tak, a w software'ze no jest jeszcze szybciej, bo nie trzeba tego sprzętu wyprodukować. Więc okazało się, że w ogóle zakładając 5 lat temu moją firmę, która stricte się zajmuje produkowaniem właśnie oprogramowania, akurat my robimy oprogramowanie przeglądarkowe, czyli obsługujemy internet, ale praktycznie wszystko w tym momencie jest w przeglądarce, tak? Nawet aplikacje na telefony bardzo często udają aplikacje, a pod spodem mają przeglądarkę, bo się prościej je pisze i pisze się je na wszystkie platformy, w sensie na jabłuszko i na Androida tym samym kodem, więc naprawdę dużo, praktycznie całość programowania, które się najszybciej rozwija, oprócz tak zwanego internetu rzeczy, czyli lodówek, żarówek i tak dalej, to według mnie jest programowanie webowe, bo to jest powiedzmy taki spójny system. Każdy ma przeglądarkę, nieważne na jakim systemie operacyjnym jesteś, każdy ma przeglądarkę, nieważne z jakiego telefonu korzystasz. Tak? To jest pewna wspólna rzecz dla wszystkich platform, na które trzeba w różne sposoby przeprogramować. Nie? Więc dlatego to robimy. No i zaczynając tą firmę, no naprawdę musiałem się sporo douczyć, pomimo że ja programowałem od dziecka de facto, więc ta branża galopuje. Na studiach jest sporo... No dobra, to jeszcze tak ci właśnie przerwę. Mówisz, że zaczynasz. Czy w dzisiejszych czasach tak naprawdę taki młody człowiek też może skorzystać, czy to z twojej
pomocy, czy rzeczywiście z pomocy internetu, żeby nawet jako dodatkową rzecz próbować programować, prawda? Bo to my znamy wielu fizyków. Nie wiem, czy ty, ja na przykład znam wiele osób, które rzeczywiście było fizykami albo studiowało fizykę i poszło w tą branżę IT i całkiem nieźle sobie radzą, bo ich umysły są takie typowo ścisłe, logicznie myślą, prawda? Czy tam w bankowości niektórzy pracują i tak dalej, i tak dalej, i ogarniają, nie studiując informatykę. Czy ty możesz coś doradzić takiemu młodemu człowiekowi? Tak, pewnie. Ja w ogóle oprócz tego, że tworzę oprogramowanie na co dzień od lat, to przez ostatnie 3 lata współpracowałem z jedną z większych firm organizujących szkolenia właśnie dla programistów od podstaw, szkolenia na żywo. Zorganizowałem prawie osobiście jako jeden z głównych trenerów uczących programowania 9 takich kursów stacjonarnych po 300-kilkadziesiąt godzin każdy. Także to był kurs, który miał za zadanie nauczyć człowieka nie zarysu, nie podstaw, tylko po prostu przygotować do pracy jako programista. W tym momencie tą swoją wiedzę z prowadzenia tych kursów na żywo, gdzie nauczyłem ponad 120 osób i nauczyłem też swojego rodzonego brata, mnóstwo znajomych, którzy też poszło po prostu na takie komercyjne, płatne szkolenie, żeby zmienić branżę. No i naprawdę z niezłym powodzeniem, bo niektórzy naprawdę zarabiają kwoty ponad kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie po kursie, więc przebranżowiwszy, nie wiem, czy takie słowo istnieje, stosunkowo niedawno, zmieniwszy branżę stosunkowo niedawno, więc naprawdę trochę tych sukcesów w nauce miałem, ale w tym momencie wiem, że to nie jest dla wszystkich, bo to trzeba poświęcić masę czasu na taki kurs stacjonarny, jaki prowadziłem. Czyli na przykład takie kursy, jakie ty prowadzisz, tak? To jest jeden z sposobów. Tak, jeszcze ci przerwę, bo padło fajne słowo, że tutaj taki programista może dużo zarabiać. Powiedziałeś nawet 10 tysięcy złotych. Rozumiem, że takie stawki to są mniej więcej rynkowe i w Polsce programista taki dobry. Tak, możecie sobie tyle spokojnie, zajrzeć. Możecie sobie spokojnie zajrzeć na portale, choćby na pracuj.pl, chociaż pracuj.pl akurat jest portalem, który zrzesza wszystkie ogłoszenia, a nie ogłoszenia z branży IT, ale są takie portale jak, nie wiem, Bulldog Job, Just Join IT, które mają wyłącznie ogłoszenia IT i tam na tych portalach jest zasada, tam muszą być stawki podane, widełki. Zobaczcie sobie, jakie są widełki dla programistów z kilkuletnim doświadczeniem. No i zobaczycie, jest w tym pewien haczyk, ale praktycznie wszystkie są powyżej 10 tysięcy. Nie ma dla programistów ze stażem kilkuletnim mniejszej oferty. Co prawda jest w tym pewien haczyk, mianowicie to są oferty netto na fakturze zazwyczaj, bo większość programistów rozlicza się B2B, co nie znaczy, że nie można znaleźć pracy na umowę o pracę. Oczywiście delikatnie mniej na rękę się wtedy dostanie, ale w to już nie wchodźmy. Jeszcze jeśli chodzi właśnie o... No dobra, a taki programista jak ty na przykład, prawda? To co, to więcej zarabia, czy mniej? Ja mogę się przyznać, no oczywiście ja zarabiam troszeczkę ponad 10 tysięcy miesięcznie, mniej więcej, ponieważ no oczywiście tu jest jeszcze spółka, jakieś koszty w spółce wchodzą, ponieważ ja w tym momencie mam firmę niejednoosobową, współpracuję, bo nie chcę mówić, że to są moi pracownicy, bo to raczej są współpracownicy. Jeden jest na stałe, dwóch jest od zlecenia do zlecenia, także łącznie mamy od 2 do 4 osób, także mam mikrofirmę, ale mimo wszystko niejednoosobową. Więc jest troszeczkę tych ciężko powiedzieć dokładnie, ile zarabiam, bo to są zlecenia, ale mogę powiedzieć średnio zawsze powyżej dychy wychodzi, ale ktoś mógłby powiedzieć z programistów, że w ogóle to jest mało, bo na etacie bym zrobił więcej. Tak, to jest prawda, jakbym poszedł do dużego korpo, bardzo możliwe, żebym zrobił więcej. Ja akurat nigdy w życiu nie byłem w ogóle nigdy na etacie i strasznie mi to jest nie po drodze. Nawet jak sprzedawałem nieruchomości, to byłem rozliczany tylko i wyłącznie z wyników sprzedażowych. Zawsze mnie to bardzo bawiło, że mogę mieć dowolną pracę, nie w ograniczonych godzinach, mogę ją uporządkować tak jak chcę, nikt na mnie nie stoi, nade mną nie stoi, nie sprawdza, rzecz jasna, oprócz klientów i no, mogę po prostu pracować dokładnie tak jak chcę i takie zarobki w IT no, nie są czymś niesamowitym. No, trzeba jednakże do tego naprawdę sporo pracy włożyć, tak jak mówiłem właśnie o kursach, które prowadziłem, to były kursy, które trwały naprawdę dużo czasu, dzień w dzień po 8 godzin, ale to nie jest jedyna, bo wcześniej pytałeś o metody nauki, to nie jest jedyny sposób. Ja się uczyłem z książek, ja się uczyłem z blogów, ja się uczyłem z YouTube'a. W tym momencie, jeśli znacie perfekt angielski, perfekt mówię, bo no jednak jest mnóstwo zwrotów technicznych na szkoleniach takich, na szkoleniach no, technicznych, jakby nie patrzeć, bo z programowania. Na YouTube jest naprawdę tony materiałów, ale głównie po angielsku. Są też płatne kursy na Udemy, są też płatne kursy na polskich portalach, jak EduWeb. Ja sam mam jeden kurs, tu widzicie na ekranie. W tym momencie tą całą wiedzę, które przez te kursy, które prowadziłem na żywo, gdzie uczyłem osoby face to face,
naprawdę na sali szkoleniowym przelewam na kurs online, żeby po prostu był bardziej przystępny finansowo, no ponieważ jednak takie kursy na żywo, które trwają kilkaset godzin, kosztują grubo ponad 10 tysięcy i nie każdego na to po prostu stać, a w mojej opinii im więcej jest programistów, tym lepiej się ludziom żyje, bo tym więcej rzeczy jest zautomatyzowanych, więc tym lepiej jak większość osób będzie programować. I mamy więcej czasu wtedy na przyjemności. Tak jest, to prawda. Więc ja też jestem tego zwolennikiem. Dodatkowo ja widzę jeszcze ogromną jedną zaletę, że tak powiem, kursów internetowych. Jeżeli na przykład chcesz szukać czegoś w książce, to zawsze zajmuje ci to więcej czasu niż na przykład obejrzanie czegoś na YouTubie. Tak. Ja tu widzę taki lepszy potencjał. Ludzie, którzy tworzą kursy, to oni też lepiej to tak jakby porządkują i kumulują tak naprawdę w odpowiednim miejscu. No i po trzecie ma się jeszcze ten tak jakby kontakt z żywym człowiekiem, do którego my tak jesteśmy jest. Przyzwyczajeni tak przez jest. To, że więcej... uczyliśmy się w szkole i to jest dla nas taki trochę naturalny w pewien sposób przyswajania wiedzy. Więcej bodźców jest, tak? Więcej bodźców, w szczególności, że w programowaniu piszemy kod jednak, jakby nie patrzeć. W szczególności podczas nauki. Podczas programowania w pracy więcej czytamy kodu, tak jak mówiłem. Podczas nauki no jednak musimy ten kod najpierw sami napisać, od podstaw się nauczyć. Więc jest dużo pisania kodu, podążania za instruktorem, trenerem. Nie wyobrażam sobie tego opisywać w książce. Napisałem kilka postów na blogu bądź pisanych rzeczy. To jest niesamowicie trudne te wszystkie zawiłości wytłumaczyć. Nawet nie o to chodzi, że to więcej czasu schodzisz na granie wideo. To po prostu jest dla odbiorcy trudniejsze. To wszystko się odnieść, popatrzeć, gdzie co jest napisane, jeśli jest zupełnie inaczej, jeśli ktoś ci coś mówi, pokazuje, potem pokazuje efekt działania od razu na ekranie, nawet nie musisz tego samemu odpalić. Chociaż oczywiście to jest bardzo zła praktyka, oglądać tylko i myśleć, że ta wiedza się sama do głowy wpłynie. Praktykować trzeba koniecznie. Znam to dokładnie. Nawet powiem ci, że jak ja tworzę swoje treści na YouTube'a i tam są rzeczywiście rozwiązania zadań, to na przykład jeżeli ktoś wchodzi i sobie myśli, że obejrzy sobie filmik, który trwa 15 minut i zobaczy, jak się dane zadanie rozwiązuje, to już jest kozak, nie, z danego działu i tak dalej. Tak się nie uczy fizyki z YouTube'a. Najlepiej jest, powiedzmy, w moim przypadku, w tym to trochę może inaczej działa, żeby włączyć sobie zadanie, zobaczyć treść i spróbować rozwiązać samemu. Dokładnie. Nie idzie, odpalasz sobie i wtedy widzisz, jak ten gościo to dokładnie. Zrobi i uczysz się. Tak naprawdę nie potrafisz, to wtedy ten gościu i ten materiał jest bardzo wartościowy dla ciebie, bo on ci od razu pokazuje, jak to zrobić. I dokładnie. Wtedy idziesz do przodu, rozwijasz się, a o to chodzi, żeby robić te kroki. Dokładnie ten sam styl właśnie mam w swoim kursie, że gdzie do każdego filmiku, gdzie pokazuję kod, bo oczywiście są czasami, bardzo rzadko, ale czasami są filmiki teoretyczne, takie zupełnie teoretyczne, że muszę wprowadzić do jakiejś koncepcji, ale ogółem przy każdym filmiku, pod filmikiem bezpośrednio, dostępny w przeglądarce, nic nie trzeba instalować, więc można to zrobić w dowolnym miejscu, nieważne, czy jesteś na swoim komputerze, gdzie się uczysz regularnie, czy właśnie pojechałeś gdzieś do rodziny, nieważne, tak? Możesz sobie odpalić, pod spodem masz interaktywny edytor wbudowany w przeglądarkę, gdzie ten kod, który aktualnie był w tym filmiku, a te filmiki też są zazwyczaj podzielone na jakieś 15-góra 30-minutowe partie, ten cały kod tam jest. Możesz go uruchomić, możesz go zmodyfikować, możesz sprawdzić, jak to działa na żywo. Oczywiście najważniejsze jest zrobić to samemu, tak zupełnie od podstaw, jak mówisz, ale też ważne jest, żeby w każdym momencie to było dostępne i taki edytor też jest dostępny nawet na telefonie, pomimo, że no nie polecam programować na telefonie, no bo jednak no, bez tego narzędzia jest to naprawdę upierdliwe. No tak. Kiedyś były takie BlackBerry, to może na nich można by było. Tak, ale mimo wszystko tam jest dotykowy ekran, kursor przeskakuje, zbliża się, oddala. Jest możliwe wprowadzenie jakichś małych poprawek i zmian, albo przejrzenie właśnie jakiegoś interaktywnego tutorialu. Zresztą na blogu mam taki wstęp do programowania, jak napisać swoją linijkę kodu, więc zapraszam na blog.coderoad.pl, jak droga do kodu. I tam zobaczycie sobie, jak napisać sobie pierwszą linijkę kodu działającego w przeglądarce. Bardzo prostą, ale bardzo też dokładnie opisaną, żebyście zrozumieli mniej więcej, jak wygląda programowanie. Nie chciałbym tak rzucić. O, tu się pisze Hello World i tu się wyświetla Hello World. Nie, a tam jest trochę więcej napisane. No i tam właśnie jest taki interaktywny edytor, który możecie spróbować bez instalowania niczego u siebie. I to jest właśnie duża zaleta tego właśnie, że w przeglądarkach jest w tym momencie naprawdę masę treści, masę aplikacji bezpośrednio w przeglądarkach, bo młodzi ludzie pewnie nie pamiętają, ale my pamiętamy, że kiedyś no jednak królowały programy desktopowe, tak? Odpalało się Excela, a nie Google Docs, bądź Office 365 dostępny, dostępny online. W tym momencie bez sensu jest odpalać Excela desktopowego, skoro wszystko jest synchronizowane online, jeszcze można sobie współpracować z innymi osobami. Nie? Dokładnie tak jest. To jest ta korzyść dzisiejszych czasów w porównaniu, co było z tamtym, chociaż ja ci się przyznam, że czasami jeszcze używam desktopowych. Okej, ja w ogóle nie, bo ja w ogóle boję się, że jak czegoś nie zapiszę, to potem nie będę mógł tego odpalić właśnie gdzieś indziej, no bardzo nie lubię czegoś mieć nie na bieżąco, tak?
Także wszystko mam bezwzględnie zainstalowane w chmurze, na dysku twardym, w komputerze. Praktycznie nic nie ma oprócz tych bieżących rzeczy, które i tak się synchronizują. Także jedną rzecz bardzo fajną powiedziałeś, która mi się podoba, bo powiedziałeś, że fizycy są potrzebni. Ja też tak uważam. Bo my też wymyślają to, co mają zrobić. Wtedy na przykład rozwiązujemy problem taki, bo dzisiaj jest tak. Jeżeli pytamy się, kto jest naukowcem, na przykład, no to naukowiec to ten, który ma teraz rozwiązać problem COVID-u, prawda? Czyli znaleźć szczepionkę. Tak jest. I z tym kojarzymy naukowca. I głównie tylko z tym. Ale to nieprawda. Przecież każda firma technologiczna zatrudnia sztaby naukowców i główna cena naszych produktów, smartfonów, procesorów, kart graficznych, to jest opłacenie rozwoju, produkcji, procesorów od modelu podstawowego po model najbardziej zaawansowany nie różni się tak dużo jak cena. To wkład naukowców w pracę, w to, że te procesory są coraz szybsze i szybsze z generacji na generację, to, że mamy tak niesamowite rozdzielczości ekranów, etc., etc., wymieniać można byłoby godzinami, to jest praca naukowców. I dlatego programiści mogą w ogóle istnieć, bo naukowcy przed nimi przygotowali ten sprzęt. I to jest niesamowita wartość, tego bardzo dużo w ogóle programistów nie wie. Część programistów w ogóle myśli, że to, co piszą oni w ogóle, że tu jest koniec, że to już rozumie komputer. Nie, to jest bzdura. Komputer jest daleko, daleko w warstwy abstrakcji, bo tak to się nazywa profesjonalnie, warstwy abstrakcji niżej. I ktoś za nas już te warstwy abstrakcji stworzył, a my możemy sobie jabłuszka zrywać, bo i tak mało ludzi potrafi po prostu pomyśleć analitycznie, a to wystarczy, żeby zostać programistą. Cała reszta jest na YouTubie i całej reszty można się nauczyć. Także między innymi od ciebie tak między naprawdę. Między innymi ode mnie, ale nie tylko. Z swoich kursów, które ja bardzo mocno polecam i zachęcam tak naprawdę jako pewnego rodzaju dopełnienie wiedzy, którą ktoś chciałby zdobyć na studiach. Oczywiście też zachęcam do studiowania fizyki, bo ja jako fizyk uważam tą dziedzinę za najpiękniejszą, jaką można by było. Jak ktoś chce coś odkrywać, to fizyka, owszem, ona się przydaje w każdej dziedzinie. Tak, można po niej zostać informatykiem, programistą, przedsiębiorcą, czego jesteś świetnym przykładem, a także i coachem, nauczycielem, popularyzatorem nauki w ogóle. No warto chyba ją studiować, tak mi się wydaje. Nie? Tak jest. Zdecydowanie. Tak sobie dzisiaj zakończę, warto. Bo już jestem mocno, że tak powiem, wycieńczony. Tyle wywiadów. Tyle wywiadów. Trzy razy to nagrywaliśmy. Nie, no, 10. Okej. Nie, oczywiście żartuję, słuchaj, ale dziękuję Tobie bardzo mocno za rozmowę. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Porozmawiamy może na jakiś inny temat, albo informatyczny, albo może o tym żeglowaniu. W ogóle marzę o tym, żeby kiedyś nakręcić taki filmik o żeglowaniu, o tych fizycznych aspektach tego, co tam można by było. Byłoby bardzo fajne, byłoby super. Zrobić i nawet można byłoby gdzieś kiedyś pojechać. Można byłoby i to by była naprawdę fajna, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że nie wyłączyliście w połowie i coś ciekawego z tego filmiku wyniesiecie i podejmiecie bardziej świadome decyzje, idąc na studia, wybierając w ogóle ścieżkę kariery i swój rozwój, inwestując w swój rozwój. Okej, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. I to by było na tyle, a przynajmniej na dzisiaj. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach w takim razie, o jakim kierunku chcielibyście się też jeszcze dowiedzieć. Być może mam w swoim gronie znajomych osobę, która właśnie to skończyła, albo po prostu moglibyśmy kogoś takiego znaleźć i z kimś takim porozmawiać, aby mógł opowiedzieć trochę więcej. Czekam na Wasze komentarze i nie zapomnijcie o łapkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia.